Cześć, witajcie na kanale Zrób To Sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na ciasto last minute, a właściwie na dekorację ciasta dla wszystkich tych, którzy nie mają czasu na pieczenie, za to mają 10 minut dosłownie na dekorację. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do tego filmiku. Będzie nam oczywiście potrzebne ciasto, gotowe ciasto najlepiej z supermarketu, ja tutaj mam czekoladowe. Oprócz tego dużo kolorowych, malutkich słodyczy. Ja na przykład mam posypkę konfetti, to są cukrowe konfetti, M&M'sy oraz inne kolorowe, malutkie słodycze. A co najważniejsze, to mam taki pisak z lukrem w środku do dekoracji. To jest lukier czekoladowy i można właśnie tym pisać, robić dekoracje na słodyczach, między innymi na cieście. I działa troszeczkę jak pisak, może znacie ten koncept. Jest bardzo prosty, na tym cieście, jak widzicie, jest taki wzorek, troszeczkę fale. I ja ten wzorek pociągnę moim pisakiem. Dokładnie wzdłuż tego, co tutaj jest. Następnie na ten zygzak naklejam M&M'sy. Teraz drugi analogiczny zygzak. Teraz wypełniam przestrzeń tutaj wszędzie, gdzie mamy falę, tymi innymi słodyczami. Jeszcze została przestrzeń pomiędzy dwoma falami. Ją również wypełniam pisakiem, lukrem czekoladowym, a potem posypuję konfetti. Tutaj jeszcze z boku możemy coś dokleić. Na przykład właśnie posypkę. I na ściankach ciasta przyklejam poszczególne pojedyncze M&M'sy. I tutaj mamy taki wzorek, właśnie duży zygzak. Ten zygzak możemy wypełnić. I przyklejam w tych miejscach troszeczkę konfetti. Ponieważ jest gorąco, to lukier jest naprawdę płynny i troszeczkę się osuwa. I ciasto jest gotowe. Oczywiście z każdej strony coś dodałam, coś dokleiłam, głównie M&M'sy i jeszcze tutaj ten drugi rodzaj kolorowych słodyczy. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam spodobał. Jak widzicie, to jest bardzo prosty pomysł na udekorowanie ciasta, a efekt jest zabawny, ciasto jest kolorowe, szczególnie na jakieś urodziny dla dzieci dobrze się sprawdzi. Albo może na jakąś imprezę firmową, gdzie właśnie ludzie lubią takie bardziej zwariowane, ciekawe dekoracje. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz zapraszam Was do oglądania innych filmików na naszym kanale, gdzie znajdziecie dużo pomysłów na rzeczy, które możemy zrobić samemu. Do następnego razu, cześć!